z cyklu przygody podczas podróży do Polski. No to zawsze coś się musi wydarzyć. No zawsze, kurwa, tak powiedzmy, no nie mam za bardzo kontaktu z Polakami, no bo raczej to z innych nacji ludzie, więc tak człowiek odwyka troszeczkę od tego. No, ale dzisiaj jedna z akcji, akcja na lotnisku. Stoimy do bramek, jakiś gościu gada ze swoją dziewczyną. I ja słyszę, na głośno mówiącym oczywiście, jakby można było inaczej gadać, nie? No i słychać, jak ona do niego, bo tam słyszałem, jak ona do niego mówi, że no, że, bo mówi, bo on powiedział, że dużo ludzi, ona mówi, że ona ma nadzieję, że będzie miał miejsce siedzące. Mówię, kurwa, okej. Okay. Zapaliła mi się lampka ostrzegawcza, że coś tu już jest, kurwa, nie tak, nie? Tak sobie myślę, że czy chłop się męczy, czy po prostu dobrali się na zasadzie podobieństw. No ale nie musiałem długo czekać, jak w momencie, kiedy chłop zaczął opowiadać, jak to będzie jej pizdelizał, jak przyleci do Polski, no to już wiedziałem, że po prostu dobrali się na zasadzie podobieństw. No jedno i drugie pierdolnięte, no. I tak to, kurwa, bywa na tych bramkach. 50% ludzi, bluza JP 100%, pitbull, kurwa, Polska walcząca, te sprawy, nie? Znaczy nie to, żeby umniejszał, bo to nie, są często normalni ludzie, no ale tak, tak śmiesznie to wygląda jeszcze. Bo jak się ich posłucha, czasami o czym gadają, no to tak mogliby nie wyjeżdżać z tej Polski. Ale ogólnie, no jak zawsze, no kurwa, zawsze coś się musi wydarzyć, no nie ma, żeby się nic się nie działo. Naprawdę, za każdym razem, jak tu przelatuję, to wiem, do czego lecę już od momentu, kiedy jestem na Eindhoven, na lotnisku.